że w kolejnej fazie, już po rozpoczęciu wojny światowej, jakiś upodobniony do niego operacją plastyczną ufonauta mógł wręcz zostać za niego podmieniony. Tradycja mówiona stwierdza bowiem, że takie właśnie niezwykłe istoty zwykły ukazywać się Hitlerowi i bywały nawet widywane przez ludzi z jego otoczenia. W czasach Hitlera ludzie nie wiedzieli jeszcze o istnieniu ufonautów. Dlatego wierzyli oni oszukańczym zapewnieniom ufonautów, którzy twierdzili, że pochodzą z podziemnego królestwa Agarty, po angielsku zwanego Agharti. Hitler włożył wiele energii i środków w poszukiwania owej tajemniczej podziemnej krainy Agarty. Jednym z miejsc, gdzie intensywnie poszukiwał on owej Agarty, była Babia Góra w Polsce. Pod Babią Górą znajduje się wszakże labirynt podziemnych tuneli odparowanych przez UFO, poszczegóły patrz pod rozdział o 5.3.2 w tomie 12 monografii, 1/4, lub patrz odrębny polskojęzyczny traktat, 4b. Na osobisty rozkaz Hitlera i jego badacze budowali także dyskokształtny wehikuł latający, zwykle opisywany jako tajna broń Hitlera V7 Belonzo, który był podobny do wehikułów UFO używanych przez jego tajemniczych szatańskich nauczycieli z gwiazd. Także, ponieważ ufonauci często pokazywali się mu i potem znikali na jego oczach, Hitler był bardzo zainteresowany w okulcie. Ufonauci uczyli Hitlera, co i jak powinien czynić. Wszakże z raportów ludzi zabranych przez UFO na ich planety wiemy, że ich moralnie zdegenerowana cywilizacja na długo przed Hitlerem wdrożyła w życie wszystko, czego później uczyli Hitlera. Dla przykładu, ufonauci posiadają obozy koncentracyjne dla własnych zbuntowanych obywateli. Posiadają komory gazowe i krematoria dla ludzkich niewolniczych dzieci, które nazywają biorobotami. Wyznają oni też ideologię nadrzędnej rasy. Mają zwyczaj zmuszania swoich kobiet do kopulowania i płodzenia dzieci z wiodącymi figurami swojej hierarchii rządzącej. Posiadają też rodzaj hitlerowskiego, podzielonego na kasty i ściśle kontrolowanego społeczeństwa, jakie antychryst ma zaprowadzić na całej ziemi. Ufonauci pomagali Hitlerowi zresztą nie tylko jako doradcy, a dodatkowo korzystnie sterowali dla niego siłami natury. Przykładowo wiadomo z opowiadań, że podczas każdego ze świąt hitlerowskich zawsze panowała wspaniała pogoda, którą wówczas nawet nazywano pogodą Hitlera. Z dzisiejszych badań UFO wiemy, że ufonauci steruje jak tylko zechcą pogodą i innymi siłami natury, poszczegóły patrz strony internetowe huragany i tornada. Tradycja mówiona stwierdza też, że Hitler dawał swym bliskim znać, że ogarnia go przerażenie na widok owych potężnych i złowrogich istot. Dlatego podobno dokładnie wypełniał rozkazy ufonautów. Sprawę, jaką chcę tutaj uświadomić omawiając ów folklor mówiony o Hitlerze, to że jeśli Hitler był jedynie nieporadnym uczniem moralnie upadłych ufonautów, co w takim razie jego nauczyciele mogą być w stanie uczynić? Poprzez więc wiedzę, co uczynił Hitler, możemy zwolna zrozumieć, jaki rodzaj zniszczeń i opresji sam antychryst rozpęta na ziemi. Warto odnotować, że uzależnienie Adolfa Hitlera od często odwiedzających go ufonautów, którzy nakazywali mu, co dokładnie ma czynić. Wspominane jest także na stronie internetowej o mieście Miliczu. Aczkolwiek wielkość wpływu ufonautów na zbrodnicze decyzje Hitlera nie jest możliwa obecnie do wyznaczenia, z całą pewnością indukuje ona cały szereg moralnych zapytań. Przykładowo, czy za tak zwane zbrodnie hitlerowskie faktycznie odpowiedzialny był wyłącznie Hitler, czy też również ufonauci? Ponadto, w świetle naszej obecnej wiedzy na temat działalności ufonautów podmieńców na Ziemi, faktycznie to zupełnie teraz już nie wiemy, czy Hitler przez cały czas swego sprawowania władzy był ciągle człowiekiem, czy też na jakimś etapie został właśnie podmieniony przez takiego ufonautę podmieńca. Wszakże nie zachowały się próbki genetyczne, które by nam pozwalały z całą pewnością potwierdzić, że ów ktoś, kto umarł w ostatnich dniach wojny w bunkrze Hitlera, był naprawdę tym samym kimś, kto sprawował władzę nad Niemcami przez cały czas wojny. Wszakże kiedy ufonauta ma umrzeć na ziemi tak, aby znaleziono potem ciało, zawsze w ostatniej chwili podmieniany jest on na jakiegoś człowieka, poszczegóły patrz strona internetowa ludobójcy. To zaś praktycznie oznacza, że genetyka rzekomego ciała Hitlera wcale nie musi się pokrywać z genetyką istoty, która rządziła Niemcami podczas wojny. Być może ten właśnie fakt jest prawdziwym powodem, dla którego wszelkie pozostałości rzekomego ciała Hitlera zostały tak dokładnie ukryte przed ludźmi. H4. Szukaj dalszych szczegółów, temat instalowania antychrysta ufonautę na Ziemi, jaki zaprezentowany został na niniejszej stronie internetowej, jest również omawiany w większej liczbie szczegółów w monografii, 1/4, upowszechnianej gratisowo m.in. za pośrednictwem menu z tej strony. Jest on zaprezentowany w podrozdziałach A3 i A4 z tomu 1 owej monografii, 1/4. Z kolei temat ufonautów, znaczy szatańskiej mocy, jaka kryje się za antychrystem, dyskutowany jest tam w rozdziałach U do V bez tomów 15-17. Proponuję rzucić okiem na ową monografię, jako że może ona stać się otwieraczem oczu. Części,
podsumowanie oraz informacje końcowe tej strony. I 1. Główne przesłanie tej strony wcale nie jest intencją niniejszej strony zmienienie czyichś przekonań, ani zmniejszenie czyichś wierzeń. Jedyne czemu ma ona służyć, to przekazanie informacji. Informacja ta stwierdza, nie wierz zapewnieniom słownym jakichś istot, które normalnie ukrywają się przed ludźmi, a uważnie przyglądnij się działaniom, jakie stoją za owymi zapewnieniami. Wszakże zapewnienia słowne tyle już razy oszukały ludzi. Natomiast działania zawsze mówią same za siebie. Stąd jeśli nadejdzie czas, że pojawi się dziwne stworzenie, jakie będzie wyglądało jak na religijnym obrazku, jakie będzie czyniło cuda i uzdrowienia, oraz jakie będzie stwierdzało o sobie ja jestem Bogiem, wówczas zanim uczynisz cokolwiek, najpierw sprawdź działania za owym wyglądem i zapewnieniami. Pamiętaj, że Biblia ostrzega nas, aby prawdziwego wysłańca Boga rozpoznawać po jego czynach, a nie po tym, jak on wygląda lub o czym słownie nas zapewnia. I 2. Pokrewne strony także demaskujące szatańskość ufonautów, czyli dawnych diabłów, tych z czytelników, których przekonały zaprezentowane tutaj informacje na temat sposobów skrytego wyniszczania ludzkości za pośrednictwem działań szatańskiej istoty nasłanej nam przez ufonautów, przed którą Biblia ostrzega nas pod nazwą Antychryst. Chciałbym poinformować, że istnieje również strona internetowa wyjaśniająca obrazowo, jak to się stało, że ufonauci tak usilnie próbują zniszczyć obecną cywilizację techniczną na Ziemi. Stronę tą można wywoływać za pośrednictwem menu 2 i menu 4, gdzie występuje ona pod nazwą Zło. Strona podmieńcy wyjaśnia, jak owi bliscy krewniacy ludzkości nazywani ufonautami celowo podszywają się pod ludzi, aby tym lepiej utrzymywać nas w zniewoleniu. Ponieważ jednak są oni niemal identyczni do nas, bez poznania po czym daje się ich odróżniać od siebie, normalnie nie jest się w stanie rozpoznać, który z nich zagnieździł się w naszym otoczeniu. Strona podmieńcy wyjaśnia też cechy, po jakich daje się rozpoznać owych ufonautów podmieńców. Z kolei inna strona o nazwie Ludobójcy podsumowuje najważniejsze sposoby mordowania ludzi przez ufonautów, jakie ostatnio ufonauci użyli na Ziemi. Strona Plaga ilustruje, jak ufonauci zamierzają wymordować znaczący procent ludzkości za pomocą niezwykle śmiercionośnej choroby, którą nam przygotowali w swoich laboratoriach broni biologicznej. Strona Uzdrawianie opisuje naturalne metody folklorystycznego leczenia grypy i innych chrupsk. Jeszcze inna strona, o nazwie Ufonauci, opisuje cele, filozofię oraz metody działania wśród ludzi owych odwiecznych prześladowców ludzkości. Następna strona poświęcona jest opisowi szokującej zbrodni ufonautów, czyli tsunami i trzęsienia ziemi technicznie zaindukowanych przez ufonautów w dniu 26 grudnia 2004 roku. Strony tą też można wywoływać za pośrednictwem menu 2 i menu 4, gdzie występuje pod nazwą 26 tydzień. Dwie kolejne strony o nazwach WTC i Columbia ujawniają, że ufonauci skrycie odparowali również budynki WTC w Nowym Jorku oraz strącili na ziemię amerykański prom kosmiczny Columbia. Strona Huragany wyjaśnia, jak ufonauci wyniszczają ludzkość poprzez technicznie indukowane huragany i tajfuny. Opisuje ona również mechanizm huraganów i tajfunów. Jeszcze inna strona o nazwie Tornada opisuje, jak ufonauci niszczą ludzkość poprzez techniczne indukowanie morderczych tornad. Kolejna strona o UFO-chmurach opisuje relatywnie częsty sposób ukrywania się wehikułów UFO przed wzrokiem ludzi. Ponadto czytelników może też zainteresować strona poświęcona interpretacjom zdjęć UFO, a także zdjęć tych kosmitów. Jeszcze inna strona o chińskim sejsmografie działającym na zasadzie energii Chi, również dostępna poprzez menu 2 i menu 4, wyjaśnia, że od niemal 2000 lat znane jest ludziom urządzenie techniczne, które ostrzega o zbliżającym się trzęsieniu ziemi na długo, zanim owo trzęsienie ziemi zdoła do nas dotrzeć. Jednak ufonauci blokują zbudowanie tego urządzenia. Wszakże nie byliby wówczas w stanie nas już tak łatwo niszczyć i mordować. Strona Lepsza Ludzkość wskazuje nam, jak możemy stopniowo naprawiać i eliminować zło sprowadzane na nas przez ufonautów, aby w końcu móc całkowicie usunąć te szatańskie istoty z Ziemi. I 3. Dane kontaktowe autora tej strony, aktualny adres e-mailowy autora tej strony, to jest dra inżynier Jana Pająka, a przez okres 2007 roku, profesor dra inżynier Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania lub odpowiedzi na zadane tu pytania. Podane są na stronie internetowej o mnie, dr inżynier Jan Pająk. Tam również dostępne są adres pocztowy i numery telefonu autora. I 4. Copyright prawa autorskie 2007 by dr Jan Pająk. Copyright prawa autorskie 2007 by dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora, tyle że napisany jest on popularnym językiem, aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji.
Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie, oraz co w innych opracowaniach autora, idee te uprzednio nie były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee, które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Dlatego zastrzega sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie, to jest jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, interpretacji, urządzenia, dowodu i tym podobne powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie, iż autorem danej idei jest dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony, pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony. Opracowanie, dr. Inżynier Jan Pająk. www.totalizm.org oraz projekt www.grawitacja44.org.pl.